Patrzcie, nie wierzę w swoje szczęście. Modliszka zwyczajna, czyli owad, którego szukałem dzisiaj, w sensie cały rok szukałem po prostu go. I teraz przypadkiem tak naprawdę udało mi się go spotkać. Dlaczego przypadkiem? Opowiem wam historię. Historia jest taka, że właśnie wracałem sobie ze szkoły i wysiadłem z autobusu i wszedłem w uliczkę do mojego domu. I sobie tak pomyślałem, że w zeszłym roku widziałem u kolegi na tym samym osiedlu modliszkę właśnie. I w tym roku jeszcze nie widziałem, fajnie było nagrać film. Kurde, szkoda, że w tym roku jeszcze nie widziałem, może będzie okazja. Wchodzę przez swoją furtkę i widzę na trawie w ogrodzie tego gościa. Dobra, taka charakterystyka, to są owady, na pewno wielu z was nie wie, że one w ogóle są w Polsce. Są to owady egzotyczne, które przywędrowały do nas z Grecji za sprawą ocieplenia klimatu, właśnie z krajów śródziemnomorskich, i od jakiegoś czasu były spotykane w południowej Polsce tylko, czasami, ale teraz ja w zachodniej Polsce już je spotykam, a nawet słyszałem o obserwacjach na Pomorzu. Są to bardzo ciekawe owady i bardzo ważne jest to, żeby one się zasiedlały u nas w Polsce. Teraz powiem dlaczego. Jest to gatunek zaliczany jako obcy, czyli nie pochodzący z naszych ziem. Modliszka zwyczajna jest pod ścisłą ochroną gatunkową, jest jednym z najrzadszych owadów w Polsce, ale teraz można ją spotkać już w całej Polsce i czasami nawet jest jej od groma po prostu. Głównym biotopem modliszki zwyczajnej w Polsce są nasłonecznione łąki oraz polany śródleśne. Nie są to małe owady, ponieważ samice mogą osiągać nawet 7 cm długości ciała. Samce trochę mniej, około 6, ale ten samiec był młody, ale i tak ma pokaźne rozmiary. Umówmy się, widzieliście kiedyś takiego wielkiego owada? No, tutaj nawet próbowałem nakarmić ją, ale zwróciła tylko uwagę na muchę i nic nie zrobiła. Co do żywienia, no to modliszki często jedzą trzmiele, chrząszcze oraz pająki. A co za tym idzie, dlatego wspomniałem, że są bardzo pożyteczne, bo skoro jedzą chrząszcze, również czasami zdarzy im się zjeść biedronki azjatyckie, czyli groźny gatunek inwazyjny. Modliszka była bardzo przyjazna i łaziła sobie po mojej ręce i nic mi nie robiła. Za sprawą ciepłej zimy tegorocznej ma bardzo dobre warunki. A teraz pokażę wam bonus. Na start mamy lekcję higieny z Mantis religiosa. Są to niezłe czyścioszki, w każdej wolnej chwili, kiedy już się uspokoją, tak naprawdę liżą się po łapach. No, śmieszne są bardzo zwierzaki. Ale widzimy, że czasami są bardziej higieniczne niż niektóre osoby wśród nas w społeczeństwie. A jeszcze jeden bonus, tutaj widzimy wspinacza. Bardzo dobrze się wspinają po powierzchniach płaskich nawet. Ale najlepsze zostawiłem na koniec. Spójrzcie teraz. Wow, widzieliście ten skok? Zdecydowanie należy się slow-mo. Wow, fajnie, że zrobiliśmy to slow-mo. Patrzcie, nagrywałem sobie modliszkę i co? I znowu się myje. No, mówiłem, wystarczy się uspokoić, zaczyna się myć. Jak znajdziecie modliszkę, no to sami się przekonacie, że są to niezłe cześcioszki. Dobra, takim akcentem myjącej się modliszki możemy zakończyć ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Leci jeszcze film z fajnych ujęć, ale to za parę dni. Trzymajcie się i narka do następnego odcinka. Cześć!